Wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Głosowało 344 posłów, za 244, przeciw 84, wstrzymało się 16 posłów. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktów porządku dziennego zaplanowanych na dzień 19 grudnia bieżącego roku. Są oświadczenia? Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Ja serdecznie Państwu dziękuję i do jutra. Jak mogliśmy usłyszeć, tutaj arytmetyka parlamentarna nie pozostawiała złudzeń. Uchwała została przyjęta. Natomiast pytałaś o to, jakie to może nieść konsekwencje. Jeżeli chodzi o trzymanie się ścisłej litery prawa, to oczywiście uchwała nie ma żadnej mocy wiążącej. Tak jak mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia, jest to forma opinii, forma apelu do odpowiednich instytucji, do m.in. ministra kultury i dziedzictwa narodowego, czy też do ministra aktywów państwowych o podjęcie działań. Natomiast tak jak wspomniałem, jeżeli chodzi o taką sensu stricte literę prawa, uchwała nie ma żadnej mocy wiążącej. Natomiast zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości jest to jeden z kroków, które, cytat, mają pomóc przejąć kontrolę nad mediami publicznymi, a nawet część posłów mówi wprost, że jest to zamach na wolność mediów publicznych. Politycy koalicji rządzącej odpowiadają, że zamach na media publiczne już się dokonał, ale w 2016 roku, a teraz trzeba przywrócić po prostu ład prawny i praworządność. Uchwała o zmianach w mediach publicznych przyjęta. Arnold Nadolczak z Sejmu, bardzo Ci dziękuję. Zmiany w Kościele. Papież Franciszek zgodził się na błogosławieństwa par.